Wałkujemy dosyć cienkie ciasto. Następnie foremką wykrawiamy ładne krążki. Nakładamy na krążki nasze jagody. I po kolei ładnie wszystkie pierożki sobie zaklejamy. Ściśle uważając, żeby nam jakoś... Dzisiaj gotujemy górę pierogów z kapusty kiszonej i grzybami. Potrzebne składniki. Około 10 gramów suszonych, gotowanych grzybków, podgrzybków lub prawdziwków, sól, pieprz, jedno świeże umyte jajko. Składniki na fars mięsny do krokietów mięsem. 1:1 mięsa wieprzowego bez kości, wołowego bez kości, w tym przypadku to jest karczek i wołowina pieczeniowa, 4 średniej wielkości cebule, 6-8 laurowych, 15-20 ziarenek dzielany z tyłu, troszkę pieprzu, soli, olej oliwa do smażenia, seler, pietruszka, por, jakie jarzynki Państwo macie, po prostu mięso na to będzie wydusić. Cebulę obieramy, oczyszczamy, kroimy w grubszą kostkę, warzywa także obieramy, oczyszczamy w grubszą kostkę, mięso też rozdrabniamy, mówię jaką kostkę, rzucamy pokrojące. Wlewamy mleko i wąk zagniatany. Możemy też dać troszeczkę wody. Pół na pół. Tak, żeby to ciasto było takie lekko twardane, musimy je zagnieść. Wyrabiamy. W trakcie wyrabiania naszego ciasta musimy po prostu tak zawijać, żeby jak najwięcej wtłoczyć powietrza do naszego ciasta. Wtedy będzie bardziej pulchne, bardziej miękkie. No i tak.